Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tych, którzy się zaraz pojawią i tych, którzy sobie będą oglądać później. Witam, kochani, witam. I się zastanawiam, czy u Was też jest tak duszno, jak tutaj u mnie. Czy też jest taka gorączka? Chciałam lejfika nagrać na dworze, ale nie jestem po prostu w stanie. Nie jestem w stanie, bo jest tak gorąco. Tak jest duszno, że można tylko ducha wyzionąć. No, dzień dobry, kochani. Cześć, Margarita. Cześć, Efcia. Cześć, Agatka. Cześć, Elwira. Cześć, Danusia. Cześć, Martuńka. My się zaraz widzimy jeszcze znowu. Dajcie sobie. Cześć, kochana, cześć. Cześć, dziewczyny. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z takim fajnym tematem, który się wyłonił w zasadzie podczas porannej sesji. Podczas porannej sesji i chciałam przyjść od razu po sesji, ale mi się oczywiście też nie udało, bo potem była kolejna praca i kolejne jakieś działania i tak się tylko trochę obawiam, czy będę miała, jakby wiecie, czy będę potrafiła oddać to, co chcę powiedzieć, bo ja, jak coś jest we mnie żywe, to ja lubię po prostu przychodzić od razu i o tym powiedzieć. A teraz już minęło wiele godzin, ale mam nadzieję, że uda mi się to oddać, kochani, co chcę Wam przekazać. Kochani, temat działanie, bezsilność i szukanie powodów, tak go nazwałam, bo o co mi chodzi, kochani? Czasem jest tak, że chcemy podjąć jakieś działanie, tak? Chcemy podjąć jakieś działanie, no przyjmijmy, że to jest coś takiego, że mam jakieś talenty takie związane z ciałem, jakieś talenty taneczne i załóżmy, że moim marzeniem, cześć Kamilka, co dobrego u Ciebie. Ja Ci powiem, Kamilka, że teraz jak ja na Ciebie spojrzę, to mi się to zdanie po prostu przypomina. Ale dobra, wracając, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. No i słuchajcie, mam załóżmy jakieś tam pragnienie, że nie wiem, chciałabym prowadzić zajęcia taneczne, nie? Załóżmy coś takiego. Chciałabym prowadzić zajęcia taneczne, coś tam próbuję robić, tak? Już nawet czasami prowadzę te zajęcia, coś tam próbuję robić i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas mnie wszystko sprowadza do takiego poziomu właśnie bezsilności, tak? Czyli albo mi coś nie wychodzi, albo nie wiem, być może grupa się nie zbiera, albo jak się zbiera, to w konsekwencji i tak jestem niezadowolona, tak? Czyli coś próbuję, cześć Uleńka, coś próbuję cały czas robić i cały czas napotykam na jakieś przeszkody, cały czas napotykam na jakieś, wiecie, coś, co być może nawet nie potrafię tego nazwać, ale efekt jest taki, że ja się w konsekwencji czuję bezsilna, tak? No i często jest tak, i to nie chodzi tylko o pracę, ja tutaj tak podałam, bo jakby, wiecie, bazuję poniekąd na tym przykładzie sesji, ale nie chodzi tylko o pracę, to może być dokładnie, kochani, jak nie wiem, kreujemy związek, tak? Kreuję związek, cały czas jakby się poddaję tej kreacji, cały czas robię różne rzeczy, i jakby wiecie, robię kolejne i cały czas wracam do tego samego miejsca. I tym samym miejscem jest moje poczucie bezsilności, jakaś taka złość, że nie wychodzi tak, jak powinno, że nie wychodzi tak, jak ja bym chciała, że jeszcze nie jest tak, jak sobie wyobraziłam, tak? Bezsilność, wkurzenie, złość i tak dalej, i tak dalej. No i co ja wtedy robię? No i ja wtedy zaczynam szukać kolejnych powodów, tak? Dlaczego mi to jeszcze nie wychodzi? No bo wiadomo, rozwijam się duchowo, więc już jakby przestałam szukać powodów w innych ludziach, więc zaczynam szukać tego powodu w sobie. Dlaczego jeszcze to mi nie wychodzi? Jaki tam mam jeszcze, nie wiem, jakiś wzorzec, czy może jakieś to, jakaś trauma, jakaś niska samoocena, to i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, trwa to długi czas, że ja szukam kolejnych powodów. Te kolejne powody oczywiście się znajdują,
Ja te kolejne powody w jakiś sposób przepracowuję, ale prędzej czy później znowu jakby mam takie poczucie, że się nic nie zmienia, że ja się po prostu, wiecie, nie posuwam naprzód, mimo że znajduję te kolejne powody, coś tam z tym robię, ale się po prostu nadal nie posuwam z tym naprzód, tak? Jedyne co czuję, to tylko złość, jakieś tam właśnie wkurzenie, że nie ma jeszcze tego w taki sposób, jakbym chciała. No i wiadomo, jakąś bezsilność, no bo próbuję kolejnych metod, czy tam, nie wiem, próbuję znaleźć kolejne powody. No i wiecie, nic z tego nie wynika, nie? Nic z tego nie wynika. I teraz tak, kochani, jeżeli wpadamy w coś takiego, to trzeba się wtedy jakby zatrzymać przy czymś innym i spojrzeć na to i z innej strony. Czyli o co mi chodzi, że trzeba przede wszystkim wtedy popatrzeć na bezsilność, nie szukać kolejnych powodów, jakby, które jakby rzekomo utrudniają mi realizację mojego celu, czy utrudniają, cześć Joluś, czy utrudniają mi jakby to moje działanie, nie szukać tego powodu, tak? Tylko popatrzeć na tą bezsilność, bo nam się często wydaje, wiecie, jak jesteśmy w tym takim ciągłym szukaniu tego kolejnego, dlaczego jeszcze nie mam tego, co bym chciała, tak? Dlaczego jeszcze mi coś nie wychodzi? To nam się, jak wpadniemy w taki, wiecie, kołowrotek, to nam się często wydaje, że tego jeszcze nie ma, no bo jeszcze nie znaleźliśmy tego takiego, wiecie, tej podstawy, tego jedynego powodu, tak? I nam się wydaje, że jak ten powód znajdziemy, że jak to puści, to wtedy, wiecie, jakby ruchem dalej pójdzie. A często jest tak, że tym powodem jest właśnie ta bezsilność. Czyli o co tutaj chodzi, kochani? Że to nie, jakby to nie te rzeczy, nie te jakieś, nie wiem, wzorce, programy, lęki i tak dalej, których my jeszcze nie odkryliśmy, wywołują w nas bezsilność. Tylko bezsilność była dużo wcześniej. Bezsilność była dużo wcześniej i ona nas wprowadza w taki stan, tak? Ona nas wprowadza w taki stan i ona sprawia, że my jesteśmy po prostu w takim kołowrotku, tak? Po prostu trzeba z innej strony na to popatrzeć. Nie zawsze się to udaje, no bo wiadomo, wiecie, jak my jesteśmy w takim, że ciągle kolejny powód, kolejny wzorzec, tak? I ciągle szukamy kolejnej rzeczy, którą jakby przerobimy i która sprawi, że w końcu uda się, to nie widzimy, że warto popatrzeć po prostu z innej strony, tak? Więc o co teraz chodzi, kochani? Pierwsze co, to przyglądamy się swojej bezsilności, tak? Dlaczego? Dlatego, że to jest dominujący w nas stan. To jest dominujący w nas stan i to nie jest stan wywołany poprzez to, że nam nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, tak? To nie jest stan wywołany. To już jest tylko wtórne. Jakby to, że nam nie wychodzi i my się, wiecie, złościmy, tam się wkurzamy na siebie i tak dalej, to jest stan wtórny, tak? To jest stan wtórny i on jeszcze bardziej tą naszą bezsilność jakby wyciąga na wierzch. Czyli wracając jeszcze z powrotem, bo znowu się zapędziłam. Czyli pierwsze co, patrzę na swoją bezsilność. Patrzę na swoją bezsilność, skąd ona się wzięła i czemu ma taki duży ładunek energetyczny i czemu po prostu jest taka we mnie żywa, tak? Czemu jest taka we mnie żywa? Bo tam dalej, głębiej będzie zupełnie inny powód, kochani, niż to, że jestem bezsilna, bo mi coś nie wychodzi. Nie, 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 to jest tylko na wierzchu. Tam dalej, dalej będzie po prostu jakby inny powód. No i wiadomo, że jak się będziemy przyglądać tej bezsilności, no to zaprowadzi nas na pewno do relacji z rodzicami, tak? Czyli zaprowadzi nas do naszego dzieciństwa, zaprowadzi nas do tej przestrzeni i do tego stanu, gdzie my tam się czuliśmy bezsilni, tak? Gdzie my tam się czuliśmy bezsilni. I tych powodów, jakby wiecie, w dzieciństwie, gdzie się czuliśmy bezsilni, to też było bardzo dużo, znaczy mogło być, o nie tyle, że było, tak, ale mogło być bardzo dużo. Tych powodów mogło być bardzo dużo i to by trzeba było, wiecie, indywidualnie sobie popatrzeć, co jest u mnie, tak? Co jest u mnie, że ja się tam czułam taka bezsilna, jak coś chciałam zrobić w jakimś swoim działaniu i tak dalej, i tak dalej.
Ale ja tutaj podam jeden właśnie z powodów, odwołując się do tej, też do tej sesji, bo tak po prostu będzie łatwiej i chcę później jakby odwołać się tym też do takiej krótkiej medytacji, którą zrobimy. No słuchajcie, kochani, załóżmy, przyjmijmy, że w domu byłam jakby cały czas krytykowana, tak? Czyli cały czas, nie wiem, mama, tata, czy tam oboje rodzice cały czas zaniżali moją wartość, cały czas mówili, że to ci nie wyjdzie, ty jesteś taka, siaka, owaka, tak? Jakby nic nie osiągniesz i tak dalej, i tak dalej. No cały czas gdzieś tam jakaś taka presja, która no, umniejszała tą moją wartość, zaniżała tą moją wartość, tak? Cześć Grażynka, zaniżała tą moją wartość, umniejszała tą moją wartość, tak? I teraz co ja robię, wychodząc w dorosłym życiu do świata i do ludzi? No bo jestem już dorosła, tamtej przestrzeni już nie ma, bynajmniej nie ma jej jakby wiecie fizycznie, no bo wyprowadziłam się od rodziców, jestem dorosła, idę w swoją przestrzeń i buduję swój własny świat, tak? Między sobą a innymi ludźmi, wychodząc ze swoimi talentami, ze swoimi zdolnościami i z tym, co chcę i tym ludzikom zaoferować, tak? Więc co ja, kochani, robię? Po pierwsze, to nadal jest ta trauma, wiecie, tego poniżenia, może być, nadal może być ta trauma tej krytyki i tak dalej, tak? Więc ja się boję, po pierwsze, to mam taki lęk, że nie będę wystarczająco dobra, tak? Pierwszy mój lęk, cześć Brigida, to jest taki, że ja nie będę po prostu wystarczająco dobra, że z tym, co ja wyjdę do świata, z tym, z czym ja wyjdę do innych ludzi, że to nie będzie wystarczająco dobre, tak? I na bazie tego lęku, a jednocześnie w opozycji do tej całej krytyki, tak, do tego poniżania mnie w dzieciństwie, ja zaczynam budować idealny obraz. Po pierwsze, idealny obraz siebie, czyli mnie jako osoby, tak, i idealny obraz mojego działania, tak. Takie dwa idealne obrazy. I ten idealny obraz siebie i idealny obraz mojego działania, funkcjonowania, czyli na przykład tych moich zajęć tanecznych, tak, że to ma być takie, wiecie, idealne, że to ma być tak i tak, że ja z tym wychodzę do ludzi, ludzie mają tak i tak reagować, tak, w takiej ilości przychodzić na zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Ja mam to wszystko, wiecie, ten idealny obraz jakby dokładnie utworzony, tak. I teraz stoję. Tak naprawdę, kochani, największą bezsilność, co spowodowało już tutaj w tym moim dorosłym życiu, to jest to, że ja stoję pomiędzy, tak? Czyli co to oznacza? Jest we mnie ta przestrzeń, która, wiecie, jest jakby poniżona, która była poniżana przez tam dziesiątki lat. I która teraz, to małe dziecko, które teraz się boi tej krytyki, boi się tego, że nie będzie wystarczająco dobre, ale z drugiej strony jest ten idealny obraz siebie samej, idealny obraz mojego funkcjonowania i działania, które ja stworzyłam w opozycji do tamtego obrazu. Tworząc go w opozycji, ja teraz robię wszystko, żeby udowodnić sobie i światu, że tamten obraz, który mam gdzieś tam jako echo w głowie, jest nieprawdziwy. I jaki jest, kochani, skutek teraz tego? Teraz cała konkluzja. Skutek jest, kochani, taki, że cokolwiek się nie dzieje, ja jestem ciągle niezadowolona, tak? Wykonuję te moje działania, jakby w tej mojej przestrzeni, próbuję do tego z każdej strony podchodzić, i efekt jest taki, że ja ciągle jestem niezadowolona. Cześć, Justynka. Efekt jest taki, że ja ciągle jestem niezadowolona, że ja się czuję ciągle bezsilna, tak? Że ciągle mam poczucie, że nie jestem taka jak trzeba, że to, co przychodzi, to, co się zadziewa, też jest nie takie jak trzeba, że to powinno być lepiej, że to powinno być więcej, że to powinno być po prostu inaczej. A dlaczego? Bo nie jest tak, jak ten ideał, który sobie stworzyłam. A skoro nie jest tak, jak ten ideał sobie stworzyłam, to ciągle się boję, że tu jest prawda na mój temat. Rozumiecie, kochani? Ciągle się boję, że ta prawda, którą słyszałam, załóżmy, nie wiem, przez 20 lat, tak? O Jezu, że to jest prawda na mój temat. Póki nie ma tego ideału,
który stworzyłam jakby w opozycji do tego, to ja ciągle się boję, że to jest prawda. I jaki to jest, kochani, efekt teraz tego wszystkiego? No, efekt jest taki, kochani, że ja się czuję bezsilna, bo robię bardzo dużo, a i tak mi nie wychodzi. Jakby wiecie, dużo energii w to wkładam, dużo emocjonalnego wysiłku, dużo działań i tak dalej, a i tak mi nie wychodzi. Czuję się bezsilna, czuję się wewnętrznie zła, czuję się wewnętrznie sfrustrowana, że ja nie dorastam do tego idealnego obrazu, tak? I jest mi, a jeszcze trzecia rzecz, jestem zrozpaczona, bo ciągle mi się wydaje, że jak nie ma tego, to ja jestem ciągle tu, czyli jestem ciągle ta bezwartościowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I cała, kochani, historia oparta tylko na tym, że utknęłam między tymi dwoma przestrzeniami, że utknęłam tylko pomiędzy jednym a drugim, tak? Cała po prostu historia. I to jest efekt tego, że ja nie potrafię się poczuć zadowolona, ani zadowolona z siebie, kochani, ani zadowolona z tego, co już mi wychodzi, bo dla mnie ciągle powinno być więcej, ciągle powinno być inaczej, ciągle powinno być lepiej, a przede wszystkim nie jest tak, jak trzeba, tak? Ciągle powinno być inaczej niż jest, tak? Inaczej niż jest. Nie jestem w stanie być, kochani, zadowolona, ciągle się czuję bezsilna. Nie jestem w stanie tak jakby bawić się tymi moimi działaniami, no bo ciągle jestem sfrustrowana, tak? Ciągle jestem sfrustrowana i ciągle to wszystko mnie wpycha z powrotem w tą bezsilność, w tą niemoc, w tą złość, w ten smutek i jakby wiecie, stan tych emocji. I czasami tylko przychodzi nadzieja, że być może jak to uzdrowię teraz, to się coś zmieni, ale się nie zmienia, bo ja znowu wracam do tej bezsilności, tak? Znowu wracam do tej swojej podstawy. Czyli podsumowując, kochani, jak jesteśmy przez dłuższy czas w takim stanie, to trzeba się zająć tą bezsilnością, nie szukaniem kolejnych powodów, tak? Nie szukaniem kolejnych powodów, dlaczego mi jeszcze nie wychodzi, tylko popatrzeć na własną bezsilność. Kiedy ja się czułam tak bardzo bezsilna, tak bardzo sfrustrowana, tak bardzo zła, tak? I jak tam zajrzę, jak tam mi się uda to przetransformować, to przestanę budować ten idealny obraz, jak to musi wyglądać. Dlatego, że ten ideał, on nie istnieje, kochani. Ten ideał nie istnieje, bo ten ideał został tylko stworzony w opozycji do tego, tak? Więc to jest nieprawdziwe i to jest nieprawdziwe, kochani. Jedno i drugie jest po prostu nieprawdziwe. Dlatego jest taka bezsilność w tym. Dlatego jest taka bezsilność. Cześć Aga, cześć Beatka. Dobra, słuchajcie, kochani, i już tak na koniec, bo miałam się tak nie rozgadywać, bo jeszcze live'ik dzisiaj godzinny w grupie, więc wiecie, muszę się trochę zregenerować. Ale właśnie chcę to podsumować takim krótkim ćwiczeniem, taką krótką medytacją, tak? Zamknijcie sobie oczy. I wyobraźcie sobie teraz osoby czy osobę właśnie z dzieciństwa, gdzie, od której często słyszeliście, że ty jesteś taka, nie taka jak trzeba, że jesteś, nie wiem, głupia, jakaś tam nieporadna, taka, gdzie, od której słyszeliście wiele negatywnych informacji, tak? Wiele negatywnych informacji, które gdzieś tam zaniżały waszą wartość. Wyobraźcie sobie tą osobę, stańcie sobie naprzeciwko niej, połóżcie sobie rękę na sercu i powiedzcie głośno i wyraźnie, może być w myśli, ale żeby było głośno i wyraźnie, takie słowa do tej osoby, tak? To, co ty wiesz na mój temat i co mówisz na mój temat, to nie jest prawda. I to, co ja wiem na swój temat, to, co zbudowałam w opozycji do tego, to też nie jest prawda.
I od teraz będę tą prawdę odkrywać. Moim jedynym zadaniem będzie to, jedynym celem będzie to, żeby tą prawdę odkrywać. Żeby odkrywać prawdę na swój własny temat. Prawdę na temat swojego własnego życia. Żeby ją odkrywać, żeby bawić się tym odkrywaniem, żeby bawić się moimi działaniami, żeby bawić się moją kreacją. Już bez presji, jak to musi wyglądać. Już bez tych nierealnych oczekiwań, których nie jestem w stanie spełnić. Już bez tego wysiłku, który mnie ciągle tylko napędza, żeby budować kolejne oczekiwania i kolejne. Ja teraz będę odkrywać swoją prawdę. Prawdę na swój temat. Prawdę na temat tego, jaka jestem. Prawdę na temat moich działań. Prawdę na temat moich kreacji. Bo to, co słyszałam do tej pory od ciebie, to nie jest prawda. To, co zbudowałam w opozycji wobec tego, te wszystkie moje wyobrażenia, którymi się chciałam stać, to też nie jest prawda. Być może jestem teraz na takim etapie, że po prostu nie znam prawdy, albo tylko czasami jej doświadczam, czasami chwilowo sobie na to pozwolę, ale to nic. To nic, bo to i tak nie umniejsza mojej wartości. To i tak nie umniejsza mojej wartości. Ja się będę bawić w odkrywanie prawdy na swój temat, bawić się w odkrywanie moich działań, bawić się w moje działanie i w odkrywanie, co wszechświat ma dla mnie najlepszego, co Bóg ma dla mnie najlepszego, jaką Bóg ma dla mnie prawdę na mój temat, jaką życie ma prawdę na mój temat. I na temat moich kreacji i działań. Ja się będę teraz bawić w odkrywanie. Będę się bawić w odkrywanie, będę odkrywać, będę się po prostu bawić, bawić swoimi działaniami, niezależnie od tego, co wychodziło mi do tej pory, niezależnie od tego, co mi wyjdzie, a czasem być może jeszcze mi nie wyjdzie, niezależnie od tego. Po prostu będę się tym bawić. I to jest moje jedyne zadanie. Po prostu się tym bawić. Bawić się jak dziecko swoimi działaniami, swoją kreacją, tak? Bawić się sobą, bawić się w relacjach, bawić się ze światem. To jest moje jedyne zadanie. I od dzisiaj tak będę robić. Już bez presji, bez wysiłku, a nawet z pewną pokorą, że być może ja jeszcze tej prawdy nie odkryłam. Bo mam taką świadomość, że ten idealny obraz, który zbudowałam w opozycji do tamtego obrazu, który uwierzyłam, to też nie jest prawda. To też nie jest prawda na mój temat. Więc pozwalam teraz na to, żeby Bóg mi pokazał, żeby wszechświat mi pokazał, jaka jest naprawdę prawda na mój temat. I na tym zbuduję wszystko. Na tym zbuduję moje działania, moje życie, moje kreacje i moje relacje. Więc otwieram się na tym, żeby z radością to odkrywać, z radością to odkrywać i bawić się swoimi działaniami. Bawić się swoimi działaniami, po prostu się tym bawić. Po prostu się tym bawić. No dobrze, kochani. No to tyle, tyle chciałam Wam powiedzieć, tyle chciałam Wam przekazać. No, trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech pogoda Was rozpieszcza. Niech ciepło będzie jak najbardziej. Trzymajcie się, kochani, ciepło i do następnego lajfika. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.